gromdziarze, to są zawodnicy sportów walki. Jak delikatnie Wojtek Szczęsny go musnął, to leżał dłużej niż niektórzy rywale po nokautach Balboły. Akurat na takie obrazki ciężko dla mnie, ciężko mi się patrzy, bo no, jest to bardzo śmieszny nasz. No bardzo bym chciał, żeby wygrali, ale kurczę, no z Francją mogą mieć ciężko, bo ja osobiście widząc, oglądałem 20 minut meczu Francji i widziałem, jak grają. Dla mnie oni w tym roku mogą być mistrzami świata, więc no chciałbym, żeby wygrała Polska, ale no mogą mieć ciężko. A powiedz mi, jak podobał Ci się mecz Polaków z Argentyną i awans, który wywalczyliśmy w takim, a nie innym stylu? Awans awansem, ale z drugiej strony no, ta gra nie porwała i sami zawodnicy o tym wiedzą. No tak, no myślę, że tutaj nie jest takie powiedzenie, nie ocenia się zwycięzców. Oni w pewnym sensie z jakimiś tam zwycięzcami są, bo wyszli z tej fazy grupowej. No mi się podobał mecz poprzedni. Tak, dokładnie, z Arabią. No z Argentyną to niestety no, nie powalało. To na koniec chciałem Cię zapytać, jak Ty jako gromdziarz, wojownik, zawodnik sztuk walki, sportu walki oceniasz to, jak wczoraj zachował się Leo Messi po takim delikatnym klepnięciu przez Wojtka Szczęsnego rękawicą, bo padł tak, jak padają czasem rywale po Twoich ciosach? No nie, no akurat na takie obrazki ciężko dla mnie, ciężko mi się patrzy, bo no, jest to bardzo śmieszny nasz. A Polska gra z Francją teraz? A, no to wracamy do domu. Dlaczego? No bo przegramy. Powiem szczerze tak, nigdy na meczu nie byłem. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle z tą piłką, ale no, kibicuje wiadomo, że Polsce, bo nasze barwy, nasza krew, no i niech piłka Polska. Ale ogólnie jeśli chodzi o piłkę, to kompletnie nic się nie znam. Z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo podziękować Szczęsnemu, bo ten mecz on wygrał cały. I jest wielkim człowiekiem za to, co zrobił i jak grał i jak oddawał serce. To właśnie gromdziarze powinni mu wszyscy i cała Polska mu podziękować. O reszcie nie będę się wypowiadał, bo no nie, to nie jest moja bajka. Lubię oglądać piłkę, ale to, co zrobił Szczęsny, naprawdę no, uratował nas. Tak naprawdę weszliśmy tylko fartem. Panowie, z tego miejsca wszystkim piłkarzom życzę i proszę Was, żebyście zrobili naprawdę dobry mecz z Francją, żeby się Polska za Was nie wstydziła. Błagam Was o to, bo wszyscy na Was liczymy. A Tobie Szczęsny, z tego miejsca życzę wszystkiego najlepszego. Jesteś wielkim człowiekiem. Mariusz, to na koniec jeszcze mam pytanie. Ty jako gromdziarz, powiedz mi, jak zareagowałeś na to, jak Messi po tym potężnym uderzeniu Szczęsnego rękawicą padł i tam przez 2-3 minuty się nie podnosił? Ja się cieszyłem i cała Polska się cieszyła. Ale no delikatna była tutaj, aktorstwo weszło w taką mocną fazę, co? No coś pięknego, naprawdę, Szczęsny, jesteś mistrzem świata. Jutro Ogromda 11, Ogromda 11, pogadamy po Ogromda 11. Teraz chciałem Cię zapytać, bo wiem, że jesteś wielkim fanem piłki nożnej. Na każdym meczu Radomiaka w Radomiu gościsz, inwestujesz też w ten klub pewne pieniądze, więc interesujesz się piłką tak może bardziej niż tutaj kilku zawodników. Powiedz mi po pierwsze, jak podobał Ci się mecz Polaków z Argentyną i styl, w jakim oni awansowali do 1/8 finału? Ja powiem szczerze, taktycznie zagraliśmy pewnie nie za bardzo, bo jeśli mieliśmy tylko bronić, ta obrona Częstochowy też się nie udało, bo wiadomo, że strzelili nam Argentyńczycy 2 bramki, no to myślę, że też nie tędy droga. Fuksem nam się udało awansować, ale ja nie wiem, czy z tego jest się z czego cieszyć. Wiadomo, że po 36 latach jest awans, no ale co nam ten awans daje? Mam nadzieję, że to jest tylko taka zasłona dymna i w niedzielę z meczu z Francją zawodnicy po prostu pokażą pazur i będą robić co mogą, bo bodajże Francuzi w rezerwowym składzie przegrali z Tunezją. No mam nadzieję, że rezerwowego składu pewnie nie wystawią na Polskę, ale mam nadzieję, że panowie zostawią serce, będą trawę gryźć i pokażą to dla nas, że po prostu, że warto coś zrobić. No i taką cichą nadzieję, wiadomo, jestem Polakiem i wierzę, że po prostu coś się uda zrobić. Nie wiem, czy to jest realne, ale wierzyć zawsze trzeba. Jakby tak serce odłożyć na boki, kierować się tylko rozumem, tak prosto z mostu, to jaki wynik byś obstawiał w niedzielę? Wiesz co, no wiadomo, że rozumiem. Ja myślę, że jeśli tak jak mówisz, że po prostu realnie podchodząc, to jeśli nie przegramy więcej jak 2, no to na pewno powinniśmy się cieszyć. Tylko tym razem ta porażka 0-2 nic nam nie da, nie awansujemy.
No nic tam nie da, no ale wiadomo, jesteśmy w turnieju 4 dni dłużej i historyczny sukces po 36 latach jest awans, dlatego myślę, że z tego się trzeba cieszyć, ale to jest taki żal trochę przez łzy, bo myślę, że ta gra, że te drużyny, które naprawdę grają, czy Argentyna, Francja, to naprawdę nam odjechały, bo też wszyscy dzisiaj mówimy o Robercie Lewandowskim i najlepszym piłkarzu świata. No, myślę, że wczoraj Leo Messi pokazał, kto jest tak naprawdę najlepszym piłkarzem. Ja nie mówię, żebym coś miał przeciwko Robertowi Lewandowskiemu, ale naprawdę widać było to z gry, że ten chłopak potrafi grać w piłkę i myślę, że jest wielu zawodników też we francuskiej drużynie, którzy naprawdę potrafią grać i myślę, że głowy tym zawodnikom, obrońcom naszym będą strasznie dookoła głowy latały w niedzielę. O Messiego też muszę zapytać, bo pytałem tutaj wszystkich gromdziarzy, to są zawodnicy sportów walki. Jak delikatnie Wojtek Szczęsny go musnął, to leżał dłużej niż niektórzy rywale po nokautach Balboły. Powiedz mi, jak to odbierasz takie zachowanie piłkarzy, bo nie tylko Messiego, jako też wielki fan sportów walki. Nie, to powiem szczerze, że ja byłem przeciwny i na pewno tego karnego nie było, bo wiadomo, że Wojtek Szczęsny być może troszkę był spóźniony, ale wiadomo, że to jest bramkarzem i to było w piątce i po prostu szedł na piłkę. Ja moim zdaniem tego karnego nie było. Ja myślę, że ten karny z szapki być może, że jakby nie było tego karnego, to byśmy tak nie drżeli do ostatniej minuty. No ale mówię, no było, minęło, cieszmy się z tego awansu, no i czekamy na tą niedzielę, zobaczymy. Bo co możemy innego zrobić? Czekać po prostu na ten mecz i go oglądać. Skoro Wojtek Szczęsny takim delikatnym uderzeniem na 2 minuty powalił Leo Messiego, to może kiedyś tutaj go na gromdę sprowadzicie, jak ma takie uderzenie? Wiesz co, na pewno, czy Wojtka Szczęsnego, nawet tutaj chłopaki mówią, słuchaj, dzisiaj trochę słabiej się to wszystko klika, bo mundial jest, no to poproś Lewandowskiego, żeby może wrzucił coś o gromdzie. Dlatego pewnie chętnie byśmy go widzieli, a pewnie jakieś tam udostępnienie Roberta też by się przydało.